Wydział Socjologii i Pedagogiki SGGW wykorzystuje własną bazę dydaktyczną oraz bazę ogólnouczelnianą, obejmującą sale wykładowe, sale ćwiczeniowe i laboratoria komputerowe oraz laboratoria językowe. Sale wykładowe wyposażone są w komputery i projektory multimedialne. Sale audytoryjne wyposażone są w komputery, projektory multimedialne lub projektory multimedialne i rzutniki pisma. Większość sal jest klimatyzowana oraz nagłośniona. Infrastruktura Wydziału Socjologii i Pedagogiki SGGW dostosowana jest w dużej części do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w sposób zapewniający im pełny udział w kształceniu i prowadzeniu działalności naukowej. W szczególności wskazać można następujące wyposażenia dwóch katedr wchodzących w skład wydziału. Katedra Socjologii, mieszcząca się w budynku nr 4, dysponuje następującym wyposażeniem. Sale dydaktyczne ćwiczeniowe wyposażone są w komputer prowadzącego, rzutnik multimedialny i rzutnik pisma. W budynku znajdują się dwie sale komputerowe, wyposażone w 29 nowych komputerów. Dodatkowo w sali znajduje się rzutnik multimedialny. Wszystkie komputery, oprócz ogólnego oprogramowania biurowego renomowanej firmy, są wyposażone również w dostęp do wyspecjalizowanych narzędzi statystycznych. Komputery są również wyposażone w oprogramowanie i akcesoria umożliwiające pracę na nich osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i ograniczeniami motorycznymi. Oprócz sal ćwiczeniowych w budynku znajdują się sale dydaktyczne wykładowe. Każda z nich wyposażona jest w komputer prowadzącego, rzutnik multimedialny i rzutnik pisma oraz nagłośnienie z mikrofonem. Wszystkie sale w budynku są wyposażone w białe tablice do pisania. W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Na parterze zlokalizowany jest dziekanat po to, by wszyscy studenci, także ci z niepełnosprawnościami, mieli do niego pełen dostęp. W przypadku dyżurów i konsultacji pracownicy prowadzą je również na parterze po wcześniejszym umówieniu się lub zdalnie. W przypadku osób z niepełnosprawnością wzrokową wykłady i zadania dostosowane są do potrzeb studenta. Mogą one być nagrywane lub zastosowana jest w nich odpowiednio duża czcionka na prezentacji i zadaniach dla studenta. Katedra Pedagogiki, mieszcząca się w budynku nr 35, posiada dwie sale dydaktyczne wyposażone w komputer i rzutnik multimedialny. W budynku znajduje się winda oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. Sale budynku nr 35 są wykorzystywane także w organizacji zajęć dla studentów socjologii. Dla studentów wydziału dostępne są także inne, nowoczesne budynki w ramach kampusu, które wykorzystywane są w ramach potrzeb do celów dydaktycznych. Można tutaj podkreślić, że na terenie uczelnianego kampusu, w budynkach, w których umiejscowione są inne wydziały i instytuty SGGW, znajduje się kilkadziesiąt sal wykładowych z pełną infrastrukturą, które są dostępne również dla celów dydaktycznych naszego wydziału. Dodatkowo, w ramach Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki funkcjonuje pracownia badań fokusowych, która korzysta z dwóch pomieszczeń – obserwacyjnego i fokusowni, znajdujących się w budynku nr 4. Fokusownia wyposażona jest w lustro weneckie, dwie kamery do nagrywania w jakości cyfrowej, laptop z oprogramowaniem, urządzenie nagrywające dźwięk oraz rzutnik z ekranem do prezentacji multimedialnych.
Stan bazy dydaktyczno-naukowej jest systematycznie monitorowany poprzez bieżącą kontrolę sprawności funkcjonowania urządzeń i sprzętów. W sytuacji stwierdzonych uchybień w ich funkcjonowaniu podejmowane są działania naprawcze oraz starania o zakup nowych urządzeń. Studenci wydziału mają dostęp do ogólnouczelnianej platformy e-learningowej dostępnej pod adresem e.sggw.pl, która jest systematycznie rozwijana od ponad dekady. W jej ramach istnieje możliwość prowadzenia zajęć e-learningowych w oparciu o system Moodle. W roku 2019 udostępniono pracownikom i studentom nową platformę sggw.eduportal.pl, łączącą funkcjonalności e-learningu z możliwością wykorzystania Microsoft Teams, które to oprogramowanie jest dostępne dla wszystkich studentów, także poza platformą e-learningową. Infrastruktura wydziału pozwala także w czasie pandemii na prowadzenie egzaminów dyplomowych z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego, na przykład dzięki odrębnym wejściom dla dyplomantów i komisji.